Wesprzyj nas na Patronite. Twoje wsparcie ma dla nas znaczenie. Oto historia zbrodni, która zaważyła na powstaniu krakowskiego archiwum X. Ciężarna młoda kobieta zamordowana w bestialski sposób w Zakopanem. Takie zdarzenia nie dają o sobie zapomnieć nawet dzisiaj. Kiedy po latach patrzysz na zdjęcia z miejsca zbrodni, wracają wspomnienia, twarzy świadków, detale, które na trwałe zagościły w twojej głowie. Dobry detektyw to ten, który zna akta na pamięć. Ta wiedza często pozostaje jednak z nami na lata. Nie da się jej wymazać. Po latach pracy w Wydziale Kryminalnym, porównując sprawy sprzed lat do dzisiejszych zbrodni, możemy stwierdzić jedno. Zmieniła się tylko technika, ale motywacja zabójców ciągle pozostaje ta sama. To wciąż chciwość, żądza dominacji, pycha, poczucie bezkarności i zazdrość. Złe emocje, które przechodzą przez człowieka i pozostawiają w nim ślad zbrodni. Morderstwo zostawia piętno w zabójcy, którego nie da się w żaden sposób zetrzeć. Człowiek nawet po latach będzie pamiętał, co zrobił. Złe emocje, których nie da się zmierzyć ani zważyć, to klucz do wielu niewyjaśnionych zbrodni. Alkohol czy przesadna pobożność nie ukoją wyrzutów sumienia. Dopiero prawda i przyznanie się do niej może człowieka wyzwolić. Ta historia zaczęła się 30 września 1993 roku w Zakopanem, w okolicach Równi Krupowej. Na ciało kobiety natrafił przypadkowy przechodzień. Zwłoki leżały niedaleko ogrodzenia funkcjonującego wówczas Banku Polsko-Amerykańskiego. Około godziny 16:30 na miejsce przybyli miejscowi policjanci. Śladów nie było zbyt wiele. Zabezpieczono torebkę ofiary, ślady krwi na liściach i trawie, butelkę po wódce, 3 zużyte prezerwatywy, reklamówkę z jabłkami oraz bilet autobusowy z datą 29 września 1993 roku. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził liczne rany kłute od noża na klatce piersiowej. Na lewym udzie ofiara miała szeroką i głęboką ranę o wymiarach 6x6 cm. Sekcja zwłok wykonana w Zakładzie Medycyny Sądowej wykluczyła gwałt, choć pewne elementy wskazywały, że zbrodni dokonano na tle seksualnym. W znalezionej torebce znajdowały się dowody osobiste kobiety i jej męża oraz książka pod tytułem Mówienie prawdy sobie samej. Dzięki temu policjantom szybko udało się ustalić tożsamość kobiety. Była to Dorota G. Imię zostało zmienione na potrzeby tej opowieści. Trudno jest powiedzieć ludziom, że ktoś z ich bliskich został zamordowany. Idziesz po klatce schodowej, a w głowie szukasz słów. Podchodzisz pod drzwi, chwilę się wahasz, a potem pukasz. W progu staje ktoś z bliskich. Upewniasz się, czy to faktycznie rodzina ofiary, po czym wchodzisz do mieszkania. I wiesz, że wszystkie słowa, które miałeś w głowie, nagle tracą sens. Potem jest płacz, pytania, kto i dlaczego. Takie obrazki to też część naszej pracy. Nie wiemy, jakie odczucia towarzyszyły naszym kolegom z Zakopanego, kiedy przekazywali tę wiadomość mężowi pani Doroty. Wiemy jednak, że była ona podwójnie trudna. Mężczyzna stracił nie tylko żonę, ale także dziecko, które miało przyjść na świat. Mąż pani Doroty, Krzysztof, oświadczył, że widział kobietę po raz ostatni 27 września 1993 roku.
Mężczyzna zapamiętał, że żona wychodząc z domu miała na palcu obrączkę. Tej nie znaleziono na miejscu zbrodni, więc sprawca najprawdopodobniej ją ukradł. Krzysztof przyznał także, że jego żona miała przy sobie większą ilość gotówki. Pieniądze miała wpłacić do PZU jako opłatę za kolizję, którą spowodował jej mąż. Stąd jego żona zabrała jego dowód osobisty. Krzysztof poznał Dorotę kilka lat wcześniej. Para pobrała się w 1993 roku. Mieszkali w jednej z podhalańskich miejscowości, niedaleko Zakopanego. Kiedy 27 września jego żona nie wróciła do domu, zaczął jej szukać. Był u swoich rodziców, teściów, wypytywał znajomych. Tuż przed zabójstwem Doroty dochodziło do małżeńskich konfliktów. Znajomi zapamiętali ofiarę jako kobietę rzetelną, spokojną i pracowitą. Po zabójstwie w Zakopanem zapanowała psychoza strachu. Mężowie odprowadzali swoje żony do pracy, a popołudniami je odbierali. Tymczasem zakopiańscy policjanci docierali do kolejnych znajomych ofiary. Jedną z nich była kobieta pracująca jako kurator sądowy. Twierdziła, że Dorota zachowywała się tak, jakby szukała towarzystwa. Sprawiała wrażenie, że wygląda na bardzo samotną. Dodała jednak, że nigdy nie widziała Doroty w męskim towarzystwie. Policjanci dokładnie sprawdzili także okolice miejsca znalezienia zwłok. Dworzec PKS, bank przy ulicy Kościuszki, równie Krupową, a także hotele i restauracje. Szukano również mężczyzn skazywanych wcześniej za podobne przestępstwa. Sprawdzano, co robili w nocy z 29 na 30 września. Tymczasem dwaj kierowcy zakopiańskiego oddziału PKS, kursujący 30 września na trasie Zakopane-Nowy Targ, zeznali, że widzieli zakrwawionego mężczyznę idącego wzdłuż drogi, który miał ubranego jednego buta. Policjanci szybko ustalili, że w nocy z 29 na 30 września w zakopiańskim szpitalu przyjęto Adama R., któremu na łuk brwiowy założono plaster, a na brodę szwy. Kierowcy autobusów w Adamie R. rozpoznali mężczyznę, o którym mówili. Po drobiazgowym sprawdzeniu okazało się, że z zabójstwem Doroty nie miał on nic wspólnego. Tropów, które docierały do śledczych, było znacznie więcej. Na policję zgłosiła się kobieta, która twierdziła, że 30 września nad ranem zapukała do jej mieszkania nieznana kobieta. Nieznajoma twierdziła, że została napadnięta przez mężczyznę i zraniona w nogę. Kobieta zaprowadziła ją do zakopiańskiego szpitala i tam zostawiła. Policjanci sprawdzili to, jednak dokumentacja medyczna nie wskazywała na to, aby lekarze udzielili pomocy jakiejś kobiecie. Po latach wiele wskazuje na to, że zaatakowanej kobiecie bardzo zależało na zachowaniu anonimowości. Po tym, jak sprawa trafiła do jeszcze wtedy nieformalnego zespołu Archiwum X, nagłośniliśmy ją w mediach, licząc, że tajemnicza kobieta zgłosi się do nas. Jednak być może jej wizyta w Zakopanem spowodowana była romansem i nie mogła się ujawnić. Tego już raczej nigdy się nie dowiemy. Wróćmy jednak do roku 1993. 4 października w okolicach ulicy Chramcówki, niedaleko dworca PKP, nieznany sprawca zaatakował łańcuchem kobietę w średnim wieku. Kobieta zdążyła się uchylić, a łańcuch przeleciał nad jej głową. Kobiecie udało się uciec. W połowie października 1993 roku Tygodnik Podhalański opublikował artykuł w sprawie ataku na kobiety. Nieznanego sprawcę nazwano w nim Hakowym. Ten pseudonim przetrwał do dziś. Tymczasem w niecały tydzień po zabójstwie jedna z kobiet zauważyła mężczyznę, który siedział na ławce, a obok niego wbity był duży nóż. Ustalono, że to Stanisław Z. Do Zakopanego przyjechał on w lipcu 1993 roku i, jak zeznał policjantom, prowadził życie wolnego człowieka.
Sypiał za kioskiem przy ulicy Kościuszki, pił alkohol i, jak podkreślał, nie utrzymywał kontaktu z kobietami. Funkcjonariusze sprawdzili dokładnie postać Stanisława. Ze zbrodnią nie miał nic wspólnego. Kolejną osobą, której przyjrzeli się policjanci, był Ukrainiec o imieniu Wańka. Jeden z mieszkańców doniósł policji, że mężczyzna ma tendencję do znęcania się nad kobietami. Został on zatrzymany, jednak w jego mieszkaniu nie znaleziono nic podejrzanego, a żona Wańki potwierdziła, że w noc zabójstwa był on w domu. 20 października 1993 roku do jednego ze sklepów wszedł nieznany mężczyzna i zaczął krzyczeć do pracujących tam kobiet, że wszystkie je poprzestawia. Jednak ważna informacja dotarła do śledczych dzień później, 21 października. Na policję zgłosił się Mirosław O. Zeznał, że zatrudnił przy budowie domu mężczyznę, który opowiedział mu, że w nocy z 29 na 30 września w okolicach dworca PKS podszedł do niego oraz jego znajomych mężczyzna, opowiadając, że kogoś zabił. Był cały poplamiony krwią i chciał się z nimi napić wódki. Mężczyźni odmówili, a pytani o to przez policjantów potwierdzili, że taka sytuacja miała miejsce. Policjanci z Zakopanego w grudniu 1993 roku postanowili sprowokować wciąż nieznanego sprawcę. Dwie policjantki w cywilu spacerowały w nocy ulicami Zakopanego, a ich koledzy prowadzili dyskretną obserwację. Jednak nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, co doprowadziłoby do przełomu w śledztwie. 31 marca 1994 roku sprawa została umorzona. I tak, po 10 latach, akta sprawy trafiły do nas. Podczas analizy akt naszą uwagę zwróciła rana na udzie zamordowanej kobiety. Lekarze z Zakładu Medycyny Sądowej potwierdzili, że mogła ona zostać zadana hakiem. Pytaniem otwartym pozostawało, jak podejść do sprawy. Czynności wykonane przez policjantów z Zakopanego były bardzo dokładne, więc powtarzanie ich mogło nie przynieść większego rezultatu. Problem był jeszcze jeden. Zakopane to miejscowość turystyczna, a więc sprawca mógł przyjechać na krótki wypoczynek. To powodowało, że podejrzany mógł mieszkać w każdym zakątku Polski. Stąd zapadła decyzja o medialnym nagłośnieniu tej sprawy. Przede wszystkim liczyliśmy na to, że zgłosi się do nas tajemnicza kobieta, która również miała zostać zaatakowana. Jednak nic takiego się nie stało. Trafiały do nas różne informacje, ale żadna z nich nie miała żadnego znaczenia. Jednak zgodnie z procedurami musieliśmy je sprawdzać. W pewnym momencie straciliśmy nadzieję. Jednak w okresie wakacyjnym w 2004 roku zgłosiła się do nas telewizja Polsat. Dziennikarze szukali jakiejś sprawy, którą mogliby zaprezentować. Przypomniała nam się sprawa Doroty z Zakopanego. Materiał został wyemitowany i stała się rzecz, której nikt się nie spodziewał. Kilka tygodni po emisji programu, w niedzielny poranek na policję zgłosiła się Monika D. Przyszła na jeden z komisariatów i powiedziała, że boi się swojego męża, bo ten zabił kobietę. Jedna z policjantek kojarzyła, że zajmujemy się tą sprawą i zadzwoniła do nas. Policjantka podała telefon tej kobiecie, która podała swoje dane. Szybko skojarzyliśmy nazwisko. Występowało ono w pierwszym tomie akt. Jej mąż był przesłuchiwany przez policjantów z Zakopanego tuż po zabójstwie kobiety. Jak doszło do tego, że po 11 latach Monika D. zgłosiła się na policję? Kobieta zeznała, że była z mężem na wakacjach nad morzem i tam oglądali Polsat, gdzie emitowana była historia z Zakopanego. Po tym programie jej mąż zaczął się dziwnie zachowywać. Był bardzo nerwowy. Pomógł też przypadek. Kiedy para wracała z wakacji pociągiem, do wagonu wszedł patrol policji. Mężczyzna spanikował, twierdząc, że jest śledzony. Po powrocie do domu opowiedział o wszystkim żonie. Ta powiedziała mężowi, że ma iść na policję i przyznać się do wszystkiego. Jednak mijały kolejne dni,
a mężczyzna stawał się coraz bardziej agresywny. Monika D. coraz bardziej bała się o siebie i swoje dziecko, dlatego zgłosiła się na policję. Wykazała się wielką odwagą. Tuż po przesłuchaniu Moniki D., 3 października 2004 roku w niedzielę pojechaliśmy do mieszkania, gdzie przybywał mężczyzna. Zatrzymaliśmy go jeszcze tego samego dnia, przeprowadziliśmy wizję lokalną. Paweł D., imię zmienione, twierdził, że nie chciał zabić, ale tak wyszło. Dodawał, że chciał zrobić policjantom psikusa, aby pomyśleli, że w Zakopanem grasuje miejscowy Kuba Rozpruwacz. Okazało się, że 29 września 1993 roku Paweł był w barze Black w Zakopanem. Widziała go tam żona właściciela. W tym samym lokalu była także Dorota. Paweł świętował tam z drugim mężczyzną otrzymanie kredytu bankowego. Paweł D. pracował i mieszkał w Zakopanem do 2001 roku. Potem przeniósł się do Krakowa. Podczas przesłuchań mężczyzna opowiedział o szczegółach, które nigdy wcześniej nie były podane do wiadomości publicznej. Tego rodzaju szczegóły mógł znać jedynie sprawca. W listopadzie 2005 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu orzekł wobec Pawła D. tak zwaną detencję, czyli przymusowe osadzenie w zakładzie psychiatrycznym. Rodzice mężczyzny zmarli wkrótce po jego aresztowaniu. Żona wyprowadziła się do innego miasta. Czy zbrodnia na tle seksualnym to jest częsty motyw zbrodni? Jeden z najczęstszych, ponieważ wiesz, tak zwane pożądanie seksualne jest, no, to nie jest tak, że zaspokoisz przez jeden akt na całe życie, jest to proces odnawialny i stąd mamy właśnie seryjnych zabójców na tle seksualnym, a masę innych też zdarzeń, gdzie to podłoże występuje. Tu trzeba pamiętać, że są jakby podział taki obowiązuje na przestępstwa na tle seksualnym, więc gdy dochodzi do gwałtu i później dochodzi do zabójstwa, no, ofiary po to, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej za gwałt, ale też właśnie ci seryjni zabójcy to przeważnie jednak zabijają z lubieżności, czyli nawet nie chodzi o zaspokojenie popędu seksualnego, a oni się podniecają właśnie to, że mają kontrolę, przejmują kontrolę nad ofiarą, są ich panem i władcą, zadają cierpienie i właśnie często w tego typu właśnie zdarzeniach z lubieżności nawet nie dochodzi do takiego stosunku seksualnego. Zresztą często ci sprawcy cierpią na zaburzenia erekcji i spotykamy się wtedy właśnie na miejscu zdarzenia, że kobiety są gwałcone na przykład gałęźmi, czy jakimś patykiem, czy butelką, czy innymi przedmiotami. Ale to też chodzi o zadanie cierpienia tej ofierze. W waszej karierze jako policjanci często mieliście do czynienia ze sprawcami zabójstw, którzy właśnie mordowali na tle seksualnym Mariusz? No tutaj jest kwestia tego typu, że tak brutalne zabójstwo, o którym tutaj mówimy, na pewno jest nieczęste. Tam dochodziła jeszcze kwestia, że ofiara była w ciąży. I tutaj patrząc na potem z oględzin, z miejsca oględzin zdarzenia, na brutalność sprawcy, który dokonał tego czynu, można powiedzieć, że no, nie są to w tak brutalny sposób często zabójstwa. Natomiast nie jest to jedyne zabójstwo w naszej karierze, gdzie sprawca tak brutalnie potraktował swoją ofiarę, czyli tę osobę, bo nawet tutaj w Krakowie mieliśmy do czynienia z zabójstwem w podobny sposób młodej dziewczyny, która wracała z autobusu po domu. I tutaj po pracy, i tutaj też w podobny sposób młody człowiek, który miał gdzieś tam w przyszłości zakładać nową rodzinę, brać ślub, dokonał takiego bardzo brutalnego zabójstwa na tle seksualnym i też posłużył się, tak jak tu mówił Bogdan, patykiem, takim tak, tutaj z rzeczą
kawałkiem jak gdyby patyka drzewa i tą rzecz usiłował dokonać zgwałcenia w ten sposób. Z jednej strony sprawca tego morderstwa, tego zabójstwa miał swoją rodzinę, dziecko. Z drugiej strony dopuścił się tak okrutnej zbrodni. Zadaje się sobie pytanie, dlaczego albo jak zrozumieć taką osobę? Bo kiedyś powiedzieliście, żeby złapać sprawcę, trzeba też go zrozumieć. Jesteście w stanie w jakiś sposób zrozumieć to, co on zrobił? Albo to znaczy, że z tego, co dobrze pamiętam, on jednak rodzinę założył już po czynie, w momencie, kiedy dokonywał zabójstwa, nie był związany z żadną kobietą, w jakimś stałym związku. Ja myślę, że on usiłował uciec od tego, co zrobił. Tak jak mówiłem wielokrotnie, dokonanie zbrodni zabójstwa to jest przekroczenie tabu, swoistego rodzaju granicy, która jest wewnątrz naszej osobowości i to przekroczenie granicy zawsze przynosi skutki. No tutaj w tym przypadku on jak gdyby chciał wyprostować może tak życie, może to chodziło też o strach przed odpowiedzialnością karną, ale rzeczywiście tak jak gdyby wyciszył się i no nie, mimo że staraliśmy się ustalić, czy nie popełnił inne przestępstwa seksualne po tym zabójstwie, no przynajmniej myśmy nie zgromadzili żadnego materiału dowodowego, który by świadczył, że on dalej popełniał tego typu zbrodnie, czy nawet usiłował, prawda, dokonywać zbrodni zabójstwa. Czyli to też jest ważne, wiesz, poziom satysfakcji i okoliczności, jakie przyniosło to zdarzenie, prawda? Bo jeżeli na przykład został spłoszony przez osoby trzecie, to jest, pojawia się w nim jakiś lęk, prawda? Nie do końca to się według jego scenariusza wszystko odbywało i powstaje w jego psychice takie, jakby, jak gdyby, no, taki dzwonek, prawda? I który może spowodować, że taki sprawca przestanie zabijać. Aczkolwiek, no tutaj, no, choćby Mariusz, pamiętasz ułożenie tych zwłok, myśmy wtedy nie byli na miejscu zdarzenia, mogliśmy tylko operować, bo zajęliśmy się sprawą prawie 9 lat po tym zabójstwie. Mogliśmy tylko być na miejscu tego ujawnienia tych zwłok, no i oglądać zdjęcia. Dokumentację z oględzin. No, było klasyczne właśnie takie odciągnięcie od tych zwłok na bok. Takie lekkie, takie schowanie do takiego zagajnika, żeby nie były na środku jak gdyby placu spacerowego, bo to było zabójstwo właściwie w całym centrum Zakopanego na Kropówkach. A więc te zwłoki, tak jak ci sprawcy seryjni zabójstw, no i też inni początkujący, bo to tutaj są, to jest trudny temat, bo nawet FBI, które badało, prawda, stwierdziło, że okres taki najdłuższy wyciszenia pomiędzy jednym zabójstwem na tle seksualnym, a drugim tego samego seryjnego zabójcy, no u nich trwał 7 lat. Ja myślę, że to nie jest tak, że to jest taka sztywny okres czasu. Tak Amerykanie stwierdzili, tu w Polsce nie spotkałem się, żeby ktokolwiek takie badania przeprowadzał, jak ten okres wyciszenia, czyli pomiędzy jednym czynem a drugim w Polsce trwa, ale na pewno są jakieś różnice, bo to wynika choćby z położenia geograficznego, z historii naszego kraju, z gospodarki, szereg różnych uwarunkowań na takie zachowania ludzkie wpływa z tych zewnętrznych czynników. Tak więc... Być może tu jest tak, jak mówi Bogdan, prawda, że tak nie do końca ten czyn u sprawcy spełnił jego oczekiwania, prawda, czyli gdzieś tam po tym czynie to zdarzenie wywołał u niego nie do końca to, co oczekiwał od tego. Czyli można powiedzieć, że zbrodnia, zabójstwo mu się nie spodobały? Nie, tylko nie, tak jak powiedziałem, nie przyniosły mu pełnej satysfakcji. Niewątpliwie ta sprawa mnie nauczyła właśnie konieczności indywidualnego patrzenia w każdym przypadku, w każdy przypadek zbrodni zabójstwa. Ja wielokrotnie będę powtarzał, że później już po tej sprawie widziałem, że badając daną sprawę musiałem wiedzieć, jakimi środkami dowodowymi będę się posługiwał. Jeżeli to było zdarzenie, gdzie było dużo śladów kryminalistycznych zabezpieczonych w toku oględzin czy jakichś innych czynności policyjnych zaraz po ujawnieniu danych zwłok, no to można było wtedy iść faktycznie tą klasyczną kryminalistyką, czyli badanie tych śladów, prawda, typowanie osób, które mogły uczestniczyć w tych zdarzeniach, pobieranie tego materiału porównawczego i potem przesyłanie tego materiału do dalszych badań do laboratorium kryminalistycznych.
Natomiast jeżeli w zdarzeniu no nie było tego typu śladów, które mogłyby wprost identyfikować, bezpośrednio identyfikować sprawcę zabójstwa, no to trzeba było całkiem inną taktykę postępowania określić i całkiem na inny materiał dowodowy się nastawić. I to obowiązuje w każdym śledztwie dotyczącym zbrodni zabójstwa. To detektyw musi podjąć decyzję indywidualną. Z tego, co mówicie, oznacza, że sprawca mógł pochodzić właściwie z każdego zakątka Polski. Mimo wszystko zdecydowaliście się, aby sprawę nagłośnić w mediach. Nie baliście się, że dostaniecie dziesiątki zgłoszeń, co sparaliżuje dochodzenie? To jest tak, Dawidzie, że patrząc na tą sprawę, należało podjąć jakieś decyzje tutaj, tak jak rozmawialiśmy w sprawie tej dowodowo. Nie było takich rzeczy, które moglibyśmy wykorzystać. Patrząc na to, że faktycznie jest to miasto turystyczne i kilkaset tysięcy osób, które się przewija przez to miasto, równie dobrze, no, sprawcą mógł być każdy, mógł być osoba, która przyjechała tam na krótszy czy dłuższy pobyt, nie tylko zresztą z kraju, bo może i nawet z zagranicy, prawda, bo mamy takich turystów. Natomiast naszym, jak gdyby, nie tyle pomysłem, co po takiej analizie doszliśmy do wniosku, że aby uzyskać jakiekolwiek wyjście czy informacje w tej sprawie, postanowiliśmy wykorzystać media, prawda? Czyli próbowaliśmy nagłośnić tą sprawę, licząc na odzew, prawda? Że być może ktoś tam w tym okresie czasu przebywał w Zakopanem, być może posiada jakieś informacje, spostrzeżenia na ten temat, które pomogą nam tego sprawcę zidentyfikować. Po cichu trochę liczyliśmy, że ta kobieta, która, no, tak, podstawowym, która została zaatakowana i zraniona przez NN mężczyznę, no, po takim programie nawiąże z nami kontakt po prostu i uzyskamy jakieś, nie wiem, rysopis, jakieś garść informacji, punkt zaczepienia, który moglibyśmy wykorzystać w naszym śledztwie. Siłą rzeczy no, nie mogliśmy sprawdzać wszystkich wersji, które, prawda, sprawdzało Zakopane. One były, te wersje, zresztą negatywnie wtedy, no, bardzo zweryfikowane. I trzeba było po prostu znaleźć sposób na dopływ nowych informacji, nowego materiału dowodowego sprawy. Stąd właśnie taka, no, było to celowa i świadoma decyzja o tym, że nagłaśniamy bardzo szeroko w mediach. To była taka duża akcja, prawda, bo obejmowała nie tylko telewizję, ale i prasę, no bo to jest jednak początek XXI wieku, gdzie jednak ludzie dużo czytali gazet. Jeszcze ten internet praktycznie nie zadomowił się na tyle w polskich domach. Także sięgnęliśmy po te klasyczne media. Mieliście poczucie bezsilności, bo mimo dość dużej akcji informacyjnej... Nie mieliśmy poczucia bezsilności, bo jak gdyby kontrolowaliśmy sytuację właśnie świadomie, wiedząc, że sprawca może się wywodzić zarówno z Zakopanego, z Podhala, jak również równie dobrze ze Szczecina czy z innego zakątka Polski. Stąd no, postanowiliśmy w ten sposób właśnie uzyskać nowy materiał dowodowy. Oczywiście były jakieś zgłoszenia, które musieliśmy sprawdzać, weryfikować, ale żadna z nich właściwie to nie było konkretne. To nie było jakiegoś konkretnego wskazania. Były próba oszustwa, prawda, wprowadzenia nas w błąd celowego. No, zawsze tego typu sytuacje mają miejsce, kiedy zwracamy się właśnie o pomoc za pomocą mediów. Różne osoby się zgłaszają, czasami to są osoby, które chcą pomóc, ale nie mają tak naprawdę żadnych informacji i konfabulują, albo sobie mają nadmierną wyobraźnię i coś ich zdaniem posiadają informacje, które byłyby nam przydatne, a tak w rzeczywistości nie jest. Praktycznie ta akcja trwała, tak, jeżeli dobrze pamiętam, kilka dobrych miesięcy, praktycznie ze skutkiem negatywnym. I nie zapomnę, prawda, były to wakacje, lipiec, kiedy zwróciła się do nas telewizja Polsat, że no, w okresie tak zwanym ogórkowym, jak to w mediach jest nazywane, że jest to sezon martwy, prawda, no, potrzebowaliby jakiejś informacji do programu takiego kryminalnego i postanowiliśmy to jak gdyby odgrzebać. Już bez jakiegoś entuzjazmu, prawda, i został... To przyniosło efekty, tak jak tutaj w tej historii, którą nasi słuchacze wcześniej słyszeli. Moje pytanie jest trochę
już wyprzedzające, czyli telewizja nagłaśnia, udaje się, zgłasza się kobieta, też chyba taka dla was niecodzienna sytuacja, że przychodzi żona mężczyzny i donosi na kogoś najbliższego. No tak, bo taką sytuację mieliśmy chyba jedyny raz do czynienia przez całą naszą karierę zawodową, ale mieliśmy świadomość, że jest to no, sytuacja wyjątkowa. Ta kobieta była bardzo no, wystraszona. Ona wzięła tylko jakieś tam podręczne rzeczy dla siebie i dla dziecka i zgłosiła się do najbliższego komisariatu. Tak się to złożyło, że no, tam miejscowi policjanci wiedzieli, że akurat to jest śledztwo, które przez nas prowadzone, i zadzwonili do mnie. Ja krótko rozmawiałem z tą kobietą i z chwilą, kiedy usłyszałem nazwisko jej męża, stwierdziłem, że to jest to, ponieważ no, ten mężczyzna był przesłuchiwany w charakterze świadka no, w pierwszym tomie akt tego śledztwa prowadzonego jeszcze przez funkcjonariuszy Zakopanego. Mianowicie on był w gronie osób ustalonych w barze, gdzie po raz jeden, to było jedno z ostatnich miejsc, gdzie była widziana żywa ofiara. I stąd wiedziałem, że mamy faktycznie do czynienia z prawdziwą informacją. Zresztą zawsze później po tym właśnie zdarzeniu uczyłem najpierw funkcjonariuszy archiwum X, że rolą detektywa jest znać na pamięć materiał dowodowy, nawet nazwiska osób, świadków występujących. Wiem, że to jest trudne, ale wtedy możemy dopiero umieć szybko podejmować decyzję, czy dana informacja jest wiarygodna, czy nie. Jeżeli znasz materiał dowodowy, to czasami właśnie otrzymujesz takiego jednego puzzla, który ci ułatwia później całe ułożenie tych innych, zawsze pojawiających się w każdej sprawie zbrodni zabójstwa, takich niepewności, niejasności. Panowie, od momentu zbrodni do momentu zatrzymania sprawcy minęło wiele lat. Co czuliście w momencie, kiedy wiedzieliście, że ta sprawa już jest rozwiązana? Czy jest radość, czy mimo wszystko gdzieś tam w tyle głowy jest, że za tym wszystkim stoi ludzkie nieszczęście? Patrząc na okoliczności tego zabójstwa, bardzo zresztą drastyczne, na pewno można powiedzieć, że czuliśmy jakąś ulgę, prawda, że została rozwiązana sprawa, która naprawdę i na Podhalu zaraz po tym zdarzeniu była sprawą głośną i bardzo bulwersującą. I na pewno powodowało to, że jak gdyby, no nie można powiedzieć, że byliśmy zadowoleni, bo to nie jest ta forma, natomiast dobrze się złożyło, że ta sprawa została rozwiązana, że sprawca został zatrzymany, że być może spowodowało to, że ten sprawca nigdy już nikomu nie zrobi krzywdy, czyli nie popełni takiego czynu. No patrząc na te wszystkie okoliczności, a jeszcze okoliczność tą, że on żył w jakimś, prawda, nowym związku, w nowej rodzinie i patrząc na przebieg tego, jak to mogło się kiedyś zakończyć, na pewno żyliśmy jakąś ulgę. Czego ta sprawa was nauczyła? Tak jak się powiedziałem, niezdecydowanie indywidualnego podejścia do każdej ze spraw. Właśnie indywidualne to branie pod uwagę nawet miejsca znalezienia zwłok, miejsca takiego w znaczeniu mniejszym, jak i większym, czyli na przykład, że miejscowość jest turystyczna, prawda, w tym konkretnym. I dopasowywanie później właśnie metod wykrywczych do tych zastanych elementów danej zbrodni. To detektyw musi po prostu nad tym panować i zindywidualizować te czynności wykrywczo, procesowe, dowodowe, to jest jego rola. Na pewno też mnie nauczyła, ja pamiętam, ja często wracam do tego wątku, a mianowicie jeszcze na początku, zanim ustaliliśmy, kto jest sprawcą tego zabójstwa, no próbowaliśmy, tak jak ci mówiłem, własne śledztwo, a więc jeździliśmy po różnych tam osobach, które naszym zdaniem mogły posiadać jakieś informacje w tej sprawie. Pamiętam raz, próbowałem nawiązać kontakt z miejscowym mieszkańcem Podhala. Miał pięknego psa, szpica takiego białego, przywiązanego no, przy budzie i spytałem się, jak się ten pies wabi. A co on tak do mnie, co?
Pomyślałem sobie, że może użyłem słowo wabi, które jest nieznane tutaj na Podhalu, więc jak na niego wołacie? A on do mnie różnie, przeważnie do Budy. I powiem ci szczerze, że zrozumiałem, że nawet komunikacja ma swoje granice i nie można na siłę, prawda, wtłaczać jakieś procedury. No z tym człowiekiem nie dogadałem się i nawet nie próbowałem po takiej odpowiedzi. Każde zjawisko ma swoje granice i nie przekroczy się. Te granice także występują w tej komunikacji międzyludzkiej. Co nas jeszcze Mariusz innego nauczyło? No ta sprawa, zanim, prawda, policjanci, to już nie na naszym etapie, ujawnili, do kogo należą zwłoki, no była znowu sprawą poszukiwawczą, czyli znowu była to taka sprawa, z zakresu było najpierw zgłoszenie o zaginięciu kobiety, czyli można powiedzieć, że początek każdego zabójstwa to jest ciemna liczba, ta kryminologiczna kategoria ciemnej liczby zabójstw popełnionych w Polsce i to się praktycznie powtarza w wielu innych zabójstwach. Jak wielkie znaczenie właśnie mają te sprawy poszukiwawcze, które czasami przez policję nie są doceniane, prawda, bo nie jest to materiał procesowy, tylko te teczki mają charakter czysto wewnętrzny policji, a moim zdaniem jest to niesłuszne traktowanie właśnie tego typu zdarzeń i przypadków. Ten film powstał dzięki społeczności patronów. Bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie. To dzięki niemu możemy rozwijać projekt Polskie Archiwum X oraz pomagać rodzinom ofiar, które od lat szukają prawdy o losie swoich najbliższych, a także przybliżać Państwu świat kryminalistyki. W sposób szczególny dziękujemy pani Justynie Mazur, pani Bernadecie Nakielskiej, pani Aleksandrze Demowik, pani Paulinie Ogrodowczyk, a także pani Sylwii Gorzale. Słowa podziękowania kierujemy również do pana Stanisława Lesiuka, pana Arkadiusza Mellera, pana Bartosza Siwek, a także pana Radosława Orłowskiego. Dziękujemy także każdemu z Państwa za to, że co poniedziałek jesteście z nami, zostawiacie swoje komentarze, kierujecie do nas dobre słowo, ale także kierujecie również konstruktywną krytykę. Za to wszystko wielkie, wielkie dzięki.